No witam. Widzicie? Każdy popiera mnie. Że stanął YouTube schodzi na psy. Przez wasze trollowanie użytników, którzy wystawiają. Widzicie? A wy kurwa nie umiecie szanować to co jest. Trochę szanujcie, jak ktoś wam stworzył dostęp do strony YouTube. A nie rozwalacie opinie, śmiecie tam są, nie ma nic poważnego, tylko popierdoleńce. I trollowanie. Kurwa, aż mi się śmiać z tego chce. Strasznie, że wy trollujecie. Zastanówcie się trochę, trollowaniem. Znaleźliście słowo troll? W ogóle? Trollowanie, troll? Jak nie, jeszcze nie, to znajdźcie to i o, przeczytajcie sobie, co to oznacza dokładnie. Bo wy używacie to słowo, a nie znaczy, oznaczenie nie znacie tego. Troll, trollowanie. A wy używacie to słowo jak cholera. Zastanówcie się. Widzisz? Widzicie? Dużo ludzi popiera, że YouTube to nie jest to samo jak kiedyś było. Że było porządek, w miarę fajnie, ten. Na psy schodzi. Przez wasze trollowanie, kurwa. Użytników. Przestańcie, kurwa, trollować. To będziecie mieli też szacunek od innych. Bo teraz, kurwa, nie macie szacunku. Zastanówcie się na ten temat. Bo to daleko nie pojedziecie. Zostaniecie w gównie. I w gównie zginiecie. Przez to, kurwa, wasze trollowanie kogoś niepotrzebnie. Wasze, kurwa, gruby trollowania. Aż mi się śmiać chce. Że wy, kurwa, debile, tworzycie jakieś grupy. Weźcie się, kurwa, do szkoły, chodźcie, lub chodźcie, kurwa, do pracy. Bo niedługo będzie bieda. Nie ma ludzi do pracy, kurwa. A wy, kurwa, powinniście zapierdalać. Chociaż na kawałek chleba. Co, matka z ojcem dają? I dlatego siedzicie 24/24 w necie? To nie takie życie, kurwa. Ja też pracuję i siedzę, ale za to pracuję. I nie trolluję, kurwa, innych użytników. Mam jakiś, kurwa, szacunek. A wy macie takiego szacunku. Sprawę trollowania. Na drugi raz zastanówcie się, co wy w ogóle wyprawiacie. Bo mi się śmiać chce, jak czytam komentarze lub kopiujecie zdjęcia lub filmiki lub co innego. Aż się posikałem za śmiechu. Jak wy trollujecie. Zastanówcie się. Bo tak daleko naprawdę nie pojedziecie. Jeszcze was ktoś upierdoli za trollowanie. I dopiero będziecie mieli przejebane. Ale to nie życzę nikomu, żeby ktoś się wpierdolił do was. Za takie trollowanie. Myślicie, że jesteście mocni tak, że trollować, kopiować itp? Gównowarcie jesteście i tyle można powiedzieć. Zastanówcie się na ten temat. Bo moje zdanie to jest to, że macie brak szacunku i dwa, macie w dupie to wszystko. Zobaczymy, czy będziecie mieli w dupę, jak internet będzie wyłączony totalnie, bo nikt nie będzie mógł, nie będzie pracował, bo każdy pierdoli to wszystko. Dopiero będziecie się płakali, że YouTube jest wyłączony, bo nie ma pieniędzy. No nie dziwię się, bo na psy schodzi ta strona. Kiedyś była, kurwa, popularna strasznie. Kogoś, do koło się poszło, się zapytało, znasz stronę YouTube? Tak, tak, a teraz? Jak się zapytam, tak, znam, ale to jest gówno już. Nie jest to samo jak kiedyś. No i przez, kurwa, takie wasze trollowanie właśnie się pierdoli ta strona. Zastanówcie się. Czy warto pierdolić wszystko, co jest? Bo daleko nie pojedziecie. Takie pierdolenie wasze. Na razie zastanówcie się. Pozdro.